Piątek 11 lipca, witam Państwa, Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski. A o czym dzisiaj powiemy? O efektach rozbudowy zoo. Wschodnia 2014. Strzał w dziesiątkę. Podczas konferencji, która odbyła się dziś w zoo, omówiono efekty prac inwestycyjnych prowadzonych przez miasto Zamość na terenie ogrodu zoologicznego. Projekt budowa pawilonu z wybiegami dla żyraf i innych zwierząt Afryki na terenie ogrodu zoologicznego w Zamościu o wartości blisko 4,5 miliona złotych oraz projekt budowa pawilonu dla tapura, hipopotama karłowatego i kapibary z wybiegami ziemnymi i stawami kaskadowymi, budowa trzech pawilonów zimowych ze stawami dla ptactwa wodnego oraz aranżacją i infrastrukturą zewnętrzną na terenie ogrodu zoologicznego w Zamościu o wartości ponad 2,5 miliona euro. To dwa projekty, które w ostatnich latach realizowało Zamojskie Zoo wraz z miastem Zamość. Inwestycje dobiegają końca. Na konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym, dyrektor zoo Andrzej Garbus w towarzystwie Tomasza Kosowskiego opowiedział o przebiegu prac. Mieliśmy w Zamości mały Armagedon, jak Państwo doskonale wiedzą, także prawie 20 czy 30 centymetrów wody wdarło się do budynku żyrafiarni. Nikt nigdy, przynajmniej ja od prawie 40 lat, jak tutaj pracuję, nie pamięta takich opadów z taką intensywnością, stąd też no, widzimy, jaki jest człowiek mały przy potędze żywiołów. Na szczęście bardzo szybko te wody zeszły, ponieważ no, nie była to powódź w znaczeniu takim jak wylanie dużej rzeki, gdzie jest nie dość, że ogromne zalanie, to jeszcze zanieczyszczenie. Było to po prostu lekkie podlanie taką w miarę czystą deszczową wodą, także wielkich strat finansowych z tego powodu firma budująca nie poniosła, natomiast no, niestety bardzo to przesunęło terminy oddania obiektu, ponieważ pierwotny termin zakończenia miał być na 31 maja, został przesunięty na 15 lipca. Podtopienie jednak nie przesunęło sprowadzenia żyraf. Termin, który zakładano od początku, czyli koniec wakacji, będzie dotrzymany. Żyrafom będą towarzyszyły też inne zwierzęta. Budynek żyrafiarni tak naprawdę to jest budynek sawanny afrykańskiej. Oprócz żyraf będą tam również zebry równikowe i oryksy szablorogie. Oryksy szablorogie prawdopodobnie trafią do nas z któregoś z polskich ogrodów. Mam nadzieję, że z Gdańska, bo od nich jest szansa na samice również. I mamy jeszcze awaryjnie dwa piękne samce z ogrodu we Wrocławiu, gdyby koordynator zadecydował w sprawie samicy z Gdańska inaczej. Oprócz tego będzie ekspozycja małych ssaków sawanny afrykańskiej, będą tam eksponowane surykatki i jeżozwierzę afrykańskie. Jeżozwierzę afrykańskie będą jako jedyne jako w naszym zoo, w całej Polsce w żadnym ogrodzie nie ma jeżozwierzy afrykańskich, tylko u nas będą. To jednak nie koniec rozbudowy Zamojskiego Zoo. Pojawiły się już plany kolejnych inwestycji. Myślimy też, może nie będziemy zdradzać co, ale myślimy też o zagospodarowaniu jeszcze innych części, które no, fizycznie mogą być połączone z ogrodem zoologicznym, natomiast które również byłyby według tego, co się dzisiaj czyta w mediach, czy tam w prasie zachodniej, dużym magnesem przyciągającym osoby, turystów, mieszkańców do zwiedzania. Powiem tylko, że chodzi o naczelne i wykorzystanie terenów, które do tej pory są w ogóle niezagospodarowane i tak naprawdę nie było pomysłu, więc jeżeli będą na to środki i będzie możliwość, to myślę, że tutaj wspólnie z dyrektorem uda nam się jakoś pomyśleć, w jaki sposób zagospodarować ten teren i jeszcze rozbudować ogród zoologiczny. W związku z rozbudową zoo wzrosły koszty jego utrzymania. Na szczęście zwierzęta cieszą się niespotykaną dotąd popularnością, co wyrównuje bilans. W Zamościu zakończył się Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny Wschodnia 2014.
Wschodnia 2014 to trzecia, a druga międzynarodowa odsłona projektu Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego. W tym roku organizatorzy zaplanowali cykl 6 wystaw fotograficznych poruszających szeroki temat wschodniości. Wschodniość to tak naprawdę pewna płaszczyzna odnosząca się do tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Pod względem geograficznym to wschód Polski, to wschód Europy, granica Unii Europejskiej. To z jednej strony aspekt, który budzi niechęć, budzi także zainteresowanie i w zależności od argumentacji będzie mógł budzić także jak najbardziej pozytywne elementy. My mówimy o tym, że wschodniość i wschód to płaszczyzna do rozważań, refleksji. To miejsce wspaniałe, miejsce magiczne, miejsce, do którego warto powracać, w którym warto żyć. Dla nas jest to atut, że żyjemy właśnie tutaj, że możemy pokazywać tą wschodniość w takim wymiarze także tego, co my lubimy, co postrzegamy krytycznie, co jest dla nas ważne, ale także to, co nas irytuje i denerwuje. Wschodniość to miejsce naszego zamieszkania, ale to także pewien wymiar intymny, wymiar magiczny, wymiar także myślowy. Wczoraj uczestniczyliśmy w indywidualnych wystawach Wojciecha Lembryka i Andrzeja Czekanowskiego. Wernisaże odbyły się w Centrum Kultury Filmowej Stelowy. Wystawa jest efektem mojej podróży do Gruzji oraz do Abchazji, czyli do jednej z republik, które są de facto państwem, ale są nieuznawane przez społeczność międzynarodową. Była to wyprawa, która się odbyła w marcu tego roku. I te prace są właśnie efektem tej wyprawy. Realizuję projekt, który jest poświęcony Morzu Czarnemu. To są właśnie zdjęcia opowiadają o Morzu Czarnym, o ludziach, którzy są związani z Morzem Czarnym, pracują w Morzu Czarnym, którzy czasami zajmują się przypadkowo, a czasami są to na przykład rybacy, których dzień powszedni jest właśnie związany z Morzem Czarnym. Wystawy związane z festiwalem Wschodnia 2014 można oglądać w Galerii Fotografii Ratusz, na Rynku Wodnym, w Książnicy Zamojskiej, Centrum Kultury Filmowej Stylowy i Galerii Okrąglak. Polską drogę do członkostwa w Unii Europejskiej można oglądać na wystawie prezentowanej w Zamojskim Ratuszu. Strzał w dziesiątkę to tytuł prezentowanej w holu Zamojskiego Ratusza wystawy ukazującej polską drogę do członkostwa w Unii Europejskiej. Prezentuje ona oprócz dotychczasowego procesu dochodzenia Polski do Unii Europejskiej z perspektywy osób zaangażowanych w ten proces, a więc czołowych polityków, osób, które brały udział w procesie negocjacji, można zobaczyć na tej wystawie, na tych 20 planszach również osoby, które niemal w sposób bezimienny przyczyniły się do również wspólnego sukcesu, jakim jest akcesja Polski do Unii Europejskiej. Czyli mowa tutaj o osobach z drugiej linii frontu. To jest bardzo ważne, dlatego że najczęściej takie wystawy prezentują czołowych polityków, osoby, które były zaangażowane i one są widoczne na co dzień, prawda? W życiu politycznym obecnie. Wystawa powstała przy dużym wkładzie pomysłów i pracy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Kuratorem merytorycznym ekspozycji jest dr Ewa Synowiec, dyrektor przedstawicielstwa, która pracowała na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w polskiej administracji i reprezentowała Polskę w roli zastępcy ambasadora w pierwszych latach funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Są to unikatowe wręcz zdjęcia, archiwalne zdjęcia, które pochodzą z prywatnych archiwów czołowych polityków, między innymi pani Danuty Hübner, pani dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Ewy Synowiec i wielu pracowników administracji rządowej i pracowników również instytucji europejskich, które kiedy poinformowano ich o tym zamyśle, pomyśle stworzenia tej wystawy, to bardzo ucieszyli się i takie właśnie archiwalne zdjęcia przekazali. Wystawa została przygotowana z inicjatywy i we współpracy z pracownikami Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Marzeny Bukowskiej i Piotra Sękowskiego oraz w części obejmującej dwie historyczne plansze Jerzego Kasprzaka i Dariusza Borucha z Muzeum UMCS. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.